popatrzmy sobie najpierw na zasady. Oto jak będzie wyglądało wyzwanie Jana. W studiu znajduje się specjalna trybuna, na której siedzi 20 par bliźniaków, czyli w sumie 40 osób. Na początku bliźniaki siedzą obok siebie, para obok pary. Jan będzie mógł spojrzeć na nich tylko raz, tak aby zapamiętać ich twarze. Następnie wszystkie pary zostaną rozłączone i przemieszane. Wtedy Jan popatrzy na trybunę po raz drugi i będzie musiał zapamiętać pozycję każdej z 40 osób, żeby móc je połączyć w pary. Następnie, bez patrzenia, tylko i wyłącznie z pamięci, Jan będzie musiał wskazać wszystkie 20 par bliźniaków, podając najpierw pozycję pierwszego bliźniaka, a następnie pozycję jego brata lub siostry. Zadanie zostanie zaliczone, jeśli Jan wskaże prawidłowo pozycję wszystkich 20 par bliźniaków. Ty naprawdę jesteś w stanie to zrobić? Pierwszy raz będę zapamiętywał bliźniaków, bo tak jak zazwyczaj można sobie potrenować tę umiejętność, nie udało mi się znaleźć 20 par. Przejdźmy w takim razie do zadania. Janku, już? Tak. Zapraszam zatem na fotel. Dzięki. Jakbyś mógł sobie użyć opaskę. Bardzo proszę naszych cudownych podwójnych, aby zmienili się miejscami. Janku, na naszej trybunie zapanował absolutnie nowy porządek. Jesteś gotowy do zapamiętywania? Tak, jestem gotowy. Podprowadzę cię pod naszą trybunę. Słuchawki wygłuszające. Twoje wyzwanie rozpoczyna się w tym momencie. Zapraszam na fotel. Bardzo proszę w takim razie o to, aby nasi bliźniacy założyli kaptury na głowy. Założymy opaskę, Janku. Zaczynamy. G2. B1. E4. D1. G5. C3. G5. F1. Jest dobrze. I C3H1. E3. B2. C5. Dobrze.
sekundę, B2 już zrobiliśmy, więc teraz będzie C5, D2. C2, F2. H2. E2. A5. B3. Dobrze. E5. D3. A3. F3. H3. A4. B4. G4. C1. D4. Już niewiele zostało. F4, E1. A1. H4. F5. G3. C4. D5. G1, A już po przerwie. Człowiek z niezwykłym wzrokiem. Przekonamy się, czy można zobaczyć trzy małe kwadraty zamienione na inne, na jednej z kolorowych tablic. Sugerujesz, że ten jest zmieniony? Ja nie sugeruję, ja jestem pewien. Zaraz potem niezwykle trudny test smaku i próba znalezienia jednego brakującego składnika. O Boże, Panie Ewo, litości Pani nie ma. Nie oszczędziłaś chłopaka, Ewa. Poznamy też człowieka, który będzie układał tylko i wyłącznie z pamięci przetasowaną talię 52 kart. Jak to się mówi w kartach, sprawdzam. Oraz niezwykłego sześciolatka, który będzie dodawał oczka na kostkach przewracającego się domina. Chciałbym cię spotkać, słuchaj, za 10 lat. Kim ty będziesz? G1, B5, A2. A5. Tak jest! Tak to się robi!
niesamowity. Owacja na stojąco. Specjalnie dla ciebie, nie tylko jurorów, ale całej publiczności. No siadajcie, siadajcie i opowiadajcie w takim razie. Nieprawdopodobne wrażenie wizualne przede wszystkim dla nas, jak my to obserwowaliśmy, no to było. Ja jestem tak zdenerwowana, że ja nie mogę mówić, ja tak trzymam mocno za pana kciuki, naprawdę. No to tak szczerze, panie doktorze, myślał pan, że się uda? Nie, myślałem szczerze, powiedziawszy, że się nie uda. Jestem pod olbrzymim wrażeniem, no bo tego czasu było bardzo mało. Czyli można zaskoczyć człowieka z USA? To rozpoznawanie twarzy jest na tyle właśnie skomplikowanym procesem, że nawet mamy w mózgu taki specjalny obszar, który się tym zajmuje, dlatego można te wszystkie twarze z czasem zapamiętać. Nazywamy go zakręt wrzecionowaty, gdzieś mniej więcej tutaj. I to jest taki nasz Facebook w głowie. I ten twój Facebook tutaj zadziałał po prostu genialnie, genialnie. Ja mam pytanie, twoja partnerka mieszka w Stanach Zjednoczonych, ma pochodzenie wietnamskie. To tak jak moja. Ja jak poznawałem jej rodzinę i kuzynów, to na początku miałem, to było olbrzymie wyzwanie dla mojego zakrętu wrzecionowatego. Jak ty sobie z tym radziłeś? Gdyby siedziało tu 40 Azjatów bliźniaków, nie podałabym.